Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Drodzy organiści, drogie organistki, kochani muzycy kościelni, po raz kolejny w tym obecnie przeżywanym Wielkim Poście nie jesteśmy w stanie spotkać się w sposób fizyczny na normalnym, stacjonarnym dniu skupienia dla organistów, dla muzyków kościelnych z tytułu wciąż panującej pandemii. Po raz kolejny ten bezpośredni kontakt jest niestety niemożliwy. Dlatego pozwólcie, że chociaż w takiej formie, przez nagranie, przez internet, spróbuję się z Wami połączyć. Wiem, że jest to tylko namiastka, że jest to tylko pewne zastępstwo tego, czego na co dzień nam brakuje, normalnego fizycznego kontaktu, spotkania się razem. Ale byśmy przynajmniej w takiej formie pamiętali o trzymaniu się razem, trzymaniu łączności w tym gronie muzyków kościelnych tu w diecezji bielsko-żywieckiej. W nadchodzącym czasie będziemy już niedługo śpiewać w orędziu paschalnym te wymowne słowa. Raduj się, Kościele Święty, Matko Nasza. Ta zaś świątynia niechaj zabrzmi potężnym głosem całego ludu. Pewnie te nasze świątynie już kolejny rok nie zabrzmią potężnym głosem całego ludu. Pewnie to doświadczenie pełnego brzmienia, tego pełnego śpiewu, do jakiego przywykliśmy, jaki mogliśmy usłyszeć w ubiegłych latach w naszych świątyniach, pewnie to doświadczenie znów niestety nie będzie możliwe. Niemniej jednak życzę Wam, abyśmy pamiętali, że ten Kościół, który raduje się ze zmartwychwstania Pana, to nie jest tylko Kościół ograniczony do Kościoła widzialnego, Kościoła tu na ziemi, ale to jest też Kościół w niebie, Kościół świętych, Kościół błogosławionych, Kościół aniołów. My z tym Kościołem w liturgii się zawsze łączymy, dlatego w orędziu paschalnym będziemy śpiewać, że łączy się niebo z ziemią, sprawy boskie ze sprawami ludzkimi. Szczególnie w liturgii ma to miejsce. I życzę Wam takiego doświadczenia właśnie Kościoła. Kościoła, który jest jednością pomiędzy niebem i ziemią. Kościoła, który choć tu na ziemi jest jakoś wyciszony, nie brzmi w sposób pełny, bo nie możemy wszyscy w tym Kościele się znaleźć. To jednak w sposób duchowy w tym Kościele brzmi potężny śpiew nieba. Ten śpiew, który wciąż rozlega przed tronem Boga i Baranka w niebieskim Jeruzalem. Życzę Wam, abyście, mając to doświadczenie, mieli poczucie sensu swojej posługi. Mieli świadomość, że ta posługa muzyka kościelnego to jest posługa, która właśnie odnosi się do tej rzeczywistości, w której niebo łączy się z ziemią, a sprawy boskie ze sprawami ludzkimi. Niech to doświadczenie da Wam radość, poczucie sensu i pomoże jak najlepiej przeżyć ten czas, który jest przed nami. Wszystkiego dobrego, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Drodzy Państwo, przed nami taki szczególny czas w roku liturgicznym, kiedy przychodzi nam przeżywać najważniejsze wydarzenia w ciągu całego roku kościelnego, jakim są wydarzenia zbawcze, męki, śmierci i Chrystusowego zmartwychwstania, co w liturgii przeżywamy w trzy kolejne doby nazywane Triduum Paschy. I w szczytowym momencie tego roku liturgicznego, w czasie liturgii Wigilii Paschalnej, odczytujemy zawsze fragment Ewangelii mówiący o Chrystusowym zmartwychwstaniu. W tym roku będzie to tekst z narracji świętego Marka. Usłyszymy takie oto słowa. Wczesnym rankiem w pierwszy dzień tygodnia przyszły do grobu, gdy słońce wzeszło. A mówiły między sobą, kto nam odsunie kamień z wejścia do grobu.
Gdy jednak spojrzały, zauważyły, że kamień został już odsunięty, a był bardzo duży. Weszły więc do grobu i ujrzały młodzieńca siedzącego po prawej stronie, ubranego w białą szatę, i bardzo się przestraszyły. Lecz on rzekł do nich: nie bójcie się, szukacie Jezusa z Nazaretu ukrzyżowanego. Powstał, nie ma go tu. Oto miejsce, gdzie go złożyli. Właśnie, nie ma go tu. Grób jest pusty. A zatem gdzie jest? Gdzie go szukać? Gdzie możemy go znaleźć po to, aby się z nim spotkać? Chrystus zmartwychwstały 40 dni później, kiedy opuszcza ten świat i wraca do Ojca w tajemnicy niepowstąpienia, daje nam zapewnienie, że będzie z nami przez wszystkie dni aż do skończenia świata. Będzie z nami zwłaszcza w znakach świętej liturgii. To tam jest w sposób szczególny obecny. I drodzy Państwo, ta liturgia Triduum Paschalnego i każda liturgia sprawowana w ciągu całego roku, w jej charakter, w jej naturę wpisuje się to, co nazywamy śpiewem liturgicznym, muzyką sakralną, bo nie są to żadne dodatki ani elementy ozdobne, tylko one w sposób rzeczywisty wpisują się w naturę celebracji. I dlatego, korzystając dzisiaj z tej okazji, chcę serdecznie najpierw podziękować tym wszystkim, którzy w różny sposób pielęgnują, troszczą się właśnie o poziom, właściwy poziom muzyki kościelnej, szeroko rozumianej. Mam tu na myśli tych, którzy nam posługują na instrumencie organowym, tym, którzy tworzą zespoły muzyczne, schole liturgiczne, chóry, zespoły śpiewacze, ci, którzy podejmują rolę psalterzystów, kantorów. Mam także na myśli całe środowiska, które kształcą przyszłych muzyków kościelnych na różnych poziomach nauczania. Dlatego chcę im podziękować, zarówno tym, którzy posługują w naszej diecezji, ale też jako delegat Konferencji Episkopatu Polski do spraw muzyki kościelnej, przewodniczący podkomisji tej muzyki, chcę podziękować wszystkim tym, którzy troszczą się o ten poziom śpiewu liturgicznego w całej Polsce. Dziękując, pragnę wszystkim życzyć, abyśmy nie tylko w tym czasie świąt, bo one szybko miną, ale każdego dnia, także poprzez uczestnictwo i spotkanie się z Jezusem w pięknej liturgii, mogli doświadczyć spotkania z tym, który rzeczywiście najpierw umarł, ale później zmartwychwstał i żyje. I dlatego życzę tego spotkania z żywym, zmartwychwstałym, obecnym w Kościele, ciągle zbawiającym Chrystusem. Radosnych świąt i błogosławionych świąt paschalnych.